Zapraszam do Akademii Matematyki Piotra Ćupaka. Link w opisie. Wykaż, że trójkąt o wierzchołkach AB i C jest prostokątny. Aby wykazać, że ABC jest prostokątny, policzymy sobie długość odcinka AB, policzymy długość odcinka AC i policzymy długość odcinka BC i zobaczymy, czy zachodzi twierdzenie Pitagorasa, czyli że A kwadrat plus B kwadrat równa się C kwadrat, czyli sprawdzimy, czy suma kwadratów boków krótszych równa się bokowi najdłuższemu do kwadratu. Czyli tak, AB, jak liczymy AB? Przypomnę wzór na długość odcinka. AB to jest pierwiastek z XB minus XA do kwadratu dodać YB minus YA do kwadratu. Czyli u nas to będzie pierwiastek z 3 odjąć 1 do kwadratu dodać 8 odjąć 2 do kwadratu. Czyli będziemy mieli 3 odjąć 1 to jest 2 do kwadratu 4, 8 minus 2 to jest 6 do kwadratu 36. Czyli mamy tutaj pierwiastek z 40. Teraz AC. To będzie tak. Znowu bierzemy AC, czyli 6 odjąć 3 do kwadratu, 6 minus 3 do kwadratu, dodać 7 odjąć 8 do kwadratu, 7 minus 8 do kwadratu. Będziemy mieli, popatrzmy, 6 minus 3 to jest 9, 3 do kwadratu 9, 7 odjąć 8 to jest minus 1 do kwadratu 1. Pierwiastek z 9 plus 1 to jest pierwiastek z 10. No i teraz BC policzmy. BC, czyli z tych dwóch punktów lecimy 6 odjąć 1 do kwadratu, 6 minus 1 do kwadratu, dodać 7 minus 2 do kwadratu, 7 minus 2 do kwadratu. Czyli mamy pierwiastek z 6 odjąć 1 to jest 5 do kwadratu 25, dodać 7 odjąć 2, 5 do kwadratu 25, czyli mamy pierwiastek z 50. No i teraz podstawiamy sobie, tu jest nasze A, tu jest B, tu jest C i mamy A kwadrat plus B kwadrat daje nam C kwadrat, czyli pierwiastek z 40 do kwadratu dodać pierwiastek z 10 do kwadratu daje pierwiastek z 50 do kwadratu, czyli 40 plus 10 daje nam 50, 50 równa się 50, lewa równa się prawej. Czyli mamy, pokazaliśmy, że zachodzi twierdzenie Pitagorasa, zatem ten trójkąt musi być trójkątem prostokątnym, co kończy dowód. Drugi sposób to jest policzyć prostą AB, policzyć prostą BC i policzyć prostą AC i pokazać, że dwie z nich są prostopadłe.